Device. 3 sekundy, będzie musiał pilotować Flamie. Oj, czy on zdąży? Nie wiem, nie wiem. Nie... Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze momenty CSGO z Twitcha. Jeżeli chcesz codziennie oglądać moje filmy, to pomóż mi bić pod tym materiałem 1000 łapek w górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny odcinek. I standardowo, jak to u mnie bywa, do wygrania z kostka kutna i wśnieć Minimalware. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten film. Napisz w komentarzu biali, a ja przytnę serduszko. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam Jurka, Pawła od Pewora, Filipa, Dawida i Sylwestra i są to osoby, które dały łebkę w górę pod filmem i wysłały SS-y na fanpage. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, to już wiesz co zrobić, a także i ty znajdziesz się w filmie. I każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya. Dodatkowo w trakcie filmu znajduje się klucz do gierki na Steamie bądź Originie, dosyć drogi, także szukajcie. A teraz zapraszam już do oglądania. Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support, and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. No i zobaczmy, Lunatic ma bardzo ciężkie zadanie, ponieważ w tym momencie zawodnicy terrorystów próbują wejść pod właśnie bombsite B. No, rzuca bardzo agresywnego nade'a, ale widzimy Darko eliminuje już Neo. Mamy przejęty ten bombsite, jest to prawda zaplantowana ta bomba, nie wiem czy nie za szybko rzucony ten Molotov, chociaż Pasha chciał wyprowadzić sobie lekką przewagę. No i zobaczmy, jak zachowają się zawodnicy Pakt teraz Vegi. Dwa celne strzały, no i Vegi ma lekkie problemy, Michu także, ale on jednak pokonał swojego przeciwnika. No i Michu wręcz niewykonalne zadanie w tym momencie, ponieważ on w sytuacji 1-3, a te antyterroryści oczywiście mają defa. No i ta bomba właśnie zostaje do mnie, chociażby tego jednego fraga, a może być ich więcej, to zawodnicy Virtusów mogą przegrać za moment kolejną rundę. Zobaczymy, czy spodziewałem się Toma. Jeżeli tak, bomba już zauważył chyba ją. Nie, jeszcze jej nie zauważył, ale jest bardzo blisko niego. Za moment może dobiegać jakiś terrorysta, ale czekają Virtusi na jakiś błąd. Tom również czeka właśnie na ten błąd. No i Snatchy, no, zauważy swojego przeciwnika. No Tom niezbyt szczęśliwie, ale Snatchy zachował się bardzo inteligentnym zagraniem. Wiedział, skąd może znajdować się przeciwnik. No i teraz Darko musi zacząć eliminować, bo właśnie Tom skupił na sobie uwagę, no a Darko to tylko i wyłącznie wykorzystał, ale widzimy, zostaje sam w sytuacji na dwóch zawodników. Michu bardzo mocno obity, ale także jest bomba. No i teraz kwestia 30 sekund ponad, aby zawodnicy Virtus Pro wygrali tę rundę. Muszą oczywiście obronić ten bombsite. No i zobaczmy, czy Darko tutaj ma co prawda defa, ale nie ma żadnego granata, więc to będzie naprawdę ciężkie zadanie. Darko po cichu podchodzi, zobaczymy, czy będzie go się spodziewał Michu, który jest bardzo blisko ustawiony, a także Neo ze snajperką. No i jednak Neo w odpowiednim momencie sprawdził tę pozycję. No i w końcu Virtus Pro zdobywa tę drugą rundę. Właśnie samotnie Darko, no ale on widzieliśmy, on tutaj potrafił zdobywać nawet te trzy fragi. Sprytny Molotov na bombsite, opóźni chyba te plantowanie zawodników Virtus Pro, oni już wiedzą, co się właśnie święci. No i Darko, widzimy, jak bardzo defensywnie gra, ale Pasha eliminuje Vegiego. Sytuacja 4-4, jest bomba, więc tu jest duża przewaga, no ale Pasha, czemu my tutaj tego nie widzimy, co on robi w tym momencie, zabijając bardzo szybko dwójkę przeciwników. No i zobaczmy, Pasha, trzecia szansa. Pasha, no coś niezwykłego robi w tej rundzie, uratował chyba swoją drużynę w tym momencie. Zostaje sam Darko, więc tutaj drużyna może być wdzięczna Jarkowi za to, co zrobił w tej rundzie. No i Darko, już tutaj była kwestią czasu. No i bardzo sprytnie, oba zespoły tak naprawdę grają, ale Pakt wydaje mi się, że nieco sprytniej w tej rundzie. Zobaczmy, jak kupują sobie czas na przeciwniku, oni nie mogli za bardzo co zrobić. 30 sekund do końca, no i po raz kolejny na ostatnie sekundy zawodnicy Virtus Pro będą właśnie wchodzić na ten bombsite. Lecą pierwsze flesze, a także smoki. No i Darko, czy on sobie poradzi z przeciwnikiem? Już wyeliminowany przez właśnie Morelza. Ale Lunatic dokłada kolejnego fraga. Neo i Pasha, ta dwójka musi sobie poradzić, no ale na młode talenty, na Vegiego i Lunatica niestety sobie nie poradzili w tym momencie. No tutaj głównie to jest walka młodych talentów. Bardzo młodzi zawodnicy Vegi, lat 18. Tom chociażby 20. A także i Snatchy, więc tutaj młode pokolenie przejmuje tego CS-a. Eliminuje Lunatica, 3-2 mamy. No i Neo versus Vegi. Neo niestety Vegi sprytnie, nie, bardzo, Neo bardziej sprytnie zagrał w tym momencie. Vegi
Odwrócił się w złym momencie, który zostaje sam znaczy w sytuacji 1 na 2, 3 sekundy do końca ta bomba nie zostanie zaplantowana. Co tutaj powiedzieć w tym momencie? 11, 12 do 3, tak kończy się ta pierwsza połówka i ten czas grał główną rolę w tej pierwszej połowie. Widzimy, jak te smoki przeszkodziły zawodnikom Virtusów. No i czekamy cały czas na decyzję. Jest smoke, jest Molotov, ale coraz mocniej obity tam. Widzimy tutaj jakiś timeout po stronie Darku, ale to jest nieważne. Zostaje sam Lunatic. Michu eliminuje swojego przeciwnika. Lunatic! Cóż to był za strzał przez tego smoka? Michu wyeliminowany. 15 sekund do końca. Znaczy i versus Lunatic. Kto okaże się być lepszy? Lunatic wygrywa właśnie tę rundę. No ten strzał przez smoka był wyśmienity. Szybciej będzie tykać, a zawodnicy Virtus Pro no, muszą odbić ten bombsite. Jeżeli nie odbiją, to może być im ciężko wrócić do tego spotkania, bo nie będą mieli pieniędzy prawdopodobnie na następną rundę. 4 na 4, cały czas spokojnie. Morels ratuje tę rundę. Morels po raz trzeci. Zostaje nagle sam Lunatic, więc Morels bohaterem tej rundy. Po raz czwarty Morels fantastycznie zrobił właśnie rundę dla swojej drużyny. 7 do 13. Virtusi, miejmy nadzieję, że za moment wrócą do tego spotkania. Neo, a także Morels. Morels muszą bronić tę rundę. Jest plantowana bomba, ale Tom szybko z tego zrezygnował. Gdzieś tutaj skacząc, gdzieś omija te strzały Morelsa. No i teraz Morels, zobaczmy w sytuacji 1 na 2, Tom mocno bity, chyba zauważona głowa. Morels w sytuacji 1 na 1, minuta do końca, bomba gdzieś tutaj wyleciała, Morels coraz bliżej Molsiego. No i teraz Molsi, jeden niecelny strzał, może zakończyć się bardzo źle dla terrorysty. No ale również jeżeli będzie celny, to może zabić właśnie zawodnika Virtus Pro. Omijają się przeciwnicy, ale Morels odwraca się w niezbyt odpowiednim momencie, no... Ależ tutaj się dzieje, bawią się ze sobą przeciwnicy, ale jednak Morels wygrywa. Natomiast jeżeli wygrają, to te pieniądze znajdą się na koncie Virtus Pro i będą mogli walczyć dalej. No i zobaczmy, Molsi eliminuje szybkie wejście na bombsite B, znaczy już jest wyeliminowany. Jest tutaj Neo, no i od niego dużo zależy. Neo po raz pierwszy, Neo po raz drugi, Pasha dokłada kolejnego fraga, Michu dokłada kolejnego, no i zostaje nam nagle sam Lunatic, on ze snajperką, no i Neo, ależ głowa z tej jemki. Szybki strzał oddany przez niego, no czuje się naprawdę dobrze. No i czekamy, bo widzimy tutaj nastąpiła szybka rotacja na bombsite B. Troszeczkę chyba też poddenerwowani zawodnicy Virtusów. Widzimy, jak w czwórkę zrotowali po tym jednym flashu tak naprawdę ze strony Pact. No ale już każdy z zawodników wraca na swoją pozycję. No i mamy 50 sekund. Coraz mniej czasu zawodnicy Pact. Dużo nerwów na pewno. No ale muszą podjąć tę decyzję. Zobaczmy. Lecą smoki zawodnicy Virtusów. Czy będą rotowali, czy nabiorą się na tego fejka, bo to jest wejście od małej drabiny. Zawodnicy Pact już powoli podchodzą. Jest tutaj ustawiony na blisko Pasha. No ale Pasha radzi sobie wyśmienicie. Neo dokłada kolejnego fraga. Zostaje sam Darko. No i to jest wynik 16 do 14. Zawodnicy Virtus Pro zwyciężają. Drogi jest to licznik. No co to jest za licznik, no? No... Bomby specjalnej, nie wiem, zobaczymy zresztą. Właśnie, tutaj zapowiadał Faces, coś w trakcie spotkań. O, poczekajmy, bo James tutaj już z kosą. Będzie polowanie, jest blisko. James, musisz! Aj! Skolował mnie. Banan speak, kibli. Patrz połowę, kibli, patrz połowę. Jest. Jest. Forza mieli? Tak. Patrzcie, dwie osoby w niego wcelowane. A tutaj czy będzie się spodziewał drugiej? No jednak nie. Jeden Hody z drugim fragiem. Hody przy szansą trzeciego fraga? Ale tutaj no, gra zawiodła. Hody z jebany koszyk. Z pięknym fragiem. Z czwartym fragiem. Ale on jest groźny na tej mapie, ten człowiek. Smoga, wiesz? Może pikować tam. Dopalam bank zaraz. Nie, dosmokuję to. Bank leży i nie wiem. Plecy, uwaga. Bank nie ma. Jest bank. Nice. Zobaczysz tam. Smokuję przy bank do hangaru. A czy w sensie pull, dach. Do scriba podejście, widzisz tam? Leży dach. Ja Phoenix mam. Phoenix minus. Wejście leży. Jest Rafa jeszcze jeden. Phoenix jeszcze minus. Jedę on po sobie zbiął, czy to ty? Ja. Pod gniazdem. Super. Rem, dawaj. Moklo, moklo leży. Mała maszyna. Patrzę bramę. Spokojnie bramę. Podsokno. Jak? Moklo. O, dobra.
Ja pierdolę. Dobra, kurwa, kurwa. No właśnie, to pokazuje jak gramy właśnie, kurwa. Dawaj. I mimo trzech gala było. Dwóch na 100%, ale mimo trzech. Dobra, tam drone. Zamknij się jeden. Mogę flashować mida. Masz flasha dać jeszcze? Mam. Rzuć, ja wychylam. Tak. Bomba tam jest. Po 2-1. Jestem w kracie. Mhm. 30. No nie zabiję na tej mapie, nie? Nie zabiję, kurwa. Zawodnicy terrorystów. No i faktycznie, bardzo powoli robią to gracze Navi, no ale 30 sekund do końca. Bomba jeszcze na placu. No, pora się ruszać. Dość ryzykownie zawodnicy na to z Vincere. Teraz Glaive daje znać, co się dzieje. Daje znać i pochylni za chwilę będą rotować zawodnicy CT. No jeżeli ktoś by się teraz ustawił w bombsite, a tak właśnie robi Zypex, to może być naprawdę bardzo nieprzyjemnie. 15 sekund teraz od Ventów. Electronic, dwa trafienia. Ale to wciąż jeszcze nie jest wygrana runda, bo tutaj czas będzie najważniejszy. Zobaczmy. Oj, tam było blisko. Device dobywa jednego fraga, ale ma bombę zawodnik terrorystów. Tutaj jeszcze Device. 3 sekundy, będzie musiał planować Flamey. Ojcze, on zdąży, nie wiem, nie zdąży. Astralis wygrywa rundę. Co wy robicie? Quo Vadis, Natus, Vincere.